Witam Was, kochani, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu, że mogę dzisiaj kolejny raz stać tu i dzielić się tym, jak cudowne rzeczy w moim życiu uczynił Bóg. To jest wielka łaska, że ja dzisiaj mogę stać przed Wami i głosić Jego dzieła, bo On jest cudowny, On jest wielki Bóg, Panie. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę dzisiaj składać Tobie dziękczynienie poprzez to świadectwo. Od początku tak nie było. Ja nie znałam Boga. Ja brnęłam w grzechu. Moje życie było bardzo brudne. W domu miłości nie zaznałam i chciałam żyć po swojemu. To też tak żyłam. Chciałam męża, który też takie życie prowadził jak ja, więc takiego dostałam. I to było, wtedy zaczęło się dopiero moje życie. Dopiero było, nie ma co nawet mówić. Było okropne. Brnęłam w to coraz więcej się staczałam na dół. Moje życie się posypało. Piliśmy razem z mężem. W ostateczności mój mąż zmarł poprzez picie. Ja dzięki Bogu, Bóg nie dał mi zginąć. Bóg miał do mnie plan. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam gdzie się podziać. Mieszkałam na Melinach. Piłam, co się dało, niejednokrotnie. Chciałam sobie życie polepszyć, ale z deszczu pod rynnę. Wychowywałam dziecko. Pragnęłam mieć zawsze dzieci i wychowywałam przez jakiś czas dziecko, ale to dziecko nic dobrego nie widziało. Widziała tylko denaturat, jakieś inne wynalazki. Widziała tylko picie, przekleństwo. Nic dobrego na Melinie nie ma. Tam nie ma Boga. Tam ona widziała to, co najgorsze. Tak upłynęło 4 lata, aż w końcu kiedyś na jedną z Melin przyszli ludzie, którzy zaczęli mówić o Jezusie. Ja nie wiedziałam, o czym oni mówią. Ja byłam tak tak tym alkoholem zapijaczona, że w ogóle nie rozumowałam. Miałam ciągi ponad miesięczne, a co parę dni tylko zawsze mówiłam, że jak tylko wyzdrowieję, już nie wrócę do picia, ale zawsze było jedno i to samo. Zawsze wracałam do picia. Nie miałam siły, nie miałam do kogo się zwrócić. Wszyscy się ode mnie odwrócili. I tam, na tej Melinie, tam właśnie mówili mi o Jezusie. I zaproponowali mi odwyk. Ja się zgodziłam. I wiem, że to był Boży plan. Zgodziłam się i byłam w Rybniku przez 3 miesiące. I to były takie dobre 3 miesiące, w których mogłam wejrzeć w siebie, mogłam moje serce prześwietlić. I tak myślałam i bardzo chciałam mieć zawsze rodzinę, taką normalną rodzinę męża, dzieci, który nie bije, który nie znęca się nade mną. I Bóg widział, że moje marzenie to było. Ja narysowałam nawet na kartce rodzinę, bo tam na odwyku trzeba było rysować tam na tym, swoje marzenia wyrazić na kartce. Ja tak zrobiłam. I nie mogłam się zawsze doczekać piątków, bo w piątki przyjeżdżali, misja, i tam mówili o Bogu, tam mówili świadectwa. Ja bardzo lubiłam słuchać. Ja tam chodziłam i słuchałam, tak jak wy dzisiaj tutaj, jak Bóg, co Bóg czyni w życiu ludzi. Z początku nie dowierzałam, że Bóg może czynić takie cuda. Ja zawsze miałam Pana Jezusa na krzyżu. Nigdy nie wiedziałam, że można się do Niego zwrócić, że On żyje, że On może pomóc. I tam uchwyciłam się Jezusa. W jeden piątek przyjęłam Go do swojego serca, do swojego życia. I wiecie co? Od tamtej pory moje życie się zmieniło. Ja po 2 dniach wiedziałam, że Bóg zaczął działać w moim życiu. Ja nawet nie wiem kiedy, ale zrozumiałam, że ja przecież nie klnę. Dopiero się zorientowałam po 2 dniach. W moje serce taką radość Bóg dał, że tego nie idzie wysłowić. I Bogu dziękuję za ten czas tam, gdzie mogłam zacząć czytać Słowo Boże. Z początku się chowałam do łazienki, bo wyśmiewali się ze mnie, że święta, że tam. Ale ja nie. Ja powiedziałam, że ja chcę inaczej żyć.
zaczęłam tam czytać, później już oficjalnie czytałam i nawet się z dziewczynami dzieliłam. I cieszę się, że Bóg tam zadziałał w moim życiu. I wychodząc z odwyku, miałam już gdzie wrócić. Już tak Bóg poukładał to wszystko, że mogłam wrócić do mieszkania, które kiedyś straciłam, które było do eksmisji. I tam wróciłam, mimo to, że nie było nic. Ja byłam taka Bogu wdzięczna, że mogłam wrócić do czterech ścian, mimo że były puste, ale nie musiałam pić. Odeszłam, odwróciłam się od tych ludzi, z którymi piłam, z którymi różne rzeczy żeśmy robili. Odwróciłam się, zmieniłam całkowicie towarzystwo. Poszłam do zboru, trafiłam do zboru zielonoświątkowego. Tam zajęli się mną, tam zaczęłam wzrastać i do dzisiaj tak jest. Jest to ponad 20 lat i dziękuję Bogu za to, że Bóg mnie uzdrowił. Ja nie mogłam mieć dzieci przez 14 lat, ale Bóg w swojej miłości, w swojej łaskawości obdarował mnie 3 synami. I Bogu niech będą dzięki za to, że jest wielki, że jest to Bóg cudów. Ja nie wyobrażam sobie teraz życia bez Boga. On prowadzi nas każdego dnia. Mam wspaniałego męża, który kiedyś żeśmy chodzili i szukali chleba po klatkach sodowych, a dzisiaj mój mąż rozwozi chleb biednym i pracuje. Może to on więcej opowie o tej pracy później, jak powie świadectwo. I chwała Panu Jezusowi za wszystko. Chwała Bogu, witam Was serdecznie. Moi kochani, gdy tam siedzę, to zupełnie inaczej wszystko przechodzi przez słowa, ale gdy stanę przed Wami, przed naszym Panem, chciałbym powiedzieć, aby to nie było dla mnie, ale by to było od Pana, aby to Pan dzisiaj mówił przez usta. Chcę powiedzieć, jakim wielkim, wspaniałym moim Panem Bogiem. Ja myślę, jak każdy jeden z nas, byliśmy młodzi, piękni, mieliśmy kilkanaście lat, było nas 5 dzieci, byli rodzice i bardzo rodzice byli szczęśliwi z nas, młodych ludzi. Było nas 5 dni. Jedna była siostra, 14 braci i zaczło się życie, zupełnie inaczej wyglądało. Zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, zacząłem myśleć i patrzeć inaczej na świat. Chciałem być, patrząc na ludzi, pozazywać, kim ja to nie jestem. Moim starszym, najbratszym bratem był brat, który był policjantem. Ja najmłodszym byłem człowiekiem w szkole podstawowej. Kiedy już zacząłem opuszczać szkołę, zacząłem kraść po mecach, po szkołach i już nic się rodzicom to nie podobało. Wiecie co, my nie mogli w rodzinie spotykać się z rodziną, bo ja nienawidził mojego brata, który był policjantem, a ja byłem złodziejem. Wiele razy chciała mama, rodzina jak najlepiej, ale nigdy to nie wychodziło, bo ja pochodziłem to, co moi koledzy robią. Wiecie co? Wiele razy był zakład karny. To nie dawało żadnego rezerwatu. Coraz bardziej jeszcze, coraz gorzej swoje życie prowadziło. W domu nie mogliśmy się spotkać, bo nie mogliśmy bratem z sobą patrzeć na siebie. Nienawidziliśmy złość. Coraz więcej picia. Moi kochani, gdy już nie miałem, gdy już nie mogłem, oprócz taru i asfaltu piłem wszystko. Dla mnie już nie było nic, czego bym nie pił. Czy to był te, czy to był denaturat, czy było co innego, bylebym się tylko napił. Już nie patrzyłem nic na swoje życie, bo myślałem, że już nic w życiu nie osiągnę. Wszystko, co rodzice dla mnie robili, ja wszystko zniszczył. Mama, tata ciężko pracowali. Moi rodzice kupili mieszkanie.
Całe życie odkładali na to, abym w życiu miał jakiś start dla życia. Ja to wszystko przepiłem. Straciłem wszystko. Dla mnie najważniejsi byli koledzy. Oprócz szteru i asfaltu. Ja wszystko piłem. Nie miłem i nie widziałem, czy może być jeszcze sens w moim życiu. I gdy już nie umiałem na oczy moje patrzeć, gdy wszystko już przepiłem, kiedy na moje oczy już nie piłem, pijąc te rozmaite rzeczy, pijąc, ważąc 30 parę kila, 46 kila, już nie patrząc na moje oczy, szukając rękami w grzebieniu, grzebiełem gdzieś w pudach, byle gdzieś były, bym się mógł tylko napić. Już nic w moim życiu nie było takiego jak kiedyś, jak byłem dzieci, jak byłem rodzina. I pamiętam, kiedyś na mojej drodze stanęli ludzie. Ludzie, którzy kochają Jezusa Chrystusa. Którzy zaczęli mówić o Jezusie Chrystusie. Ja, jeżeli jest to prawda, to ja bym tak chciał żyć, jak mówili na spotkaniu na odwykówce moi bracia, moi siostry. Zaczęli mówić o Jezusie Chrystusie. Boże, jeżeli prawda, to ja bym tak chciał żyć. Bóg jest wielkim Bogiem. Bo i kochani, kiedy już nie było dla mnie żadnego sensu, dla mojego życia, Bóg stanął na mojej drodze. Jeżeli jest to prawda, wyszłem na przodek, nie patrząc na ludzi, na odwyku prosiłem, aby Jezus Chrystus zamieszkał w moim sercu. Powiem wam, Bóg jest wielkim Bogiem. Na drugi dzień po tym spotkaniu jechałem do lekarza na oczy, ale szedłem w jednym buciku, w jednym papciu, rano wychodząc, na nogi nie mogłem chodzić, nie miałem czucia tych nóg, ale wiecie co, gdy zajechałem do lekarza, pierwszy raz od paru lat ja na moje oczy zacząłem widzieć. Bóg jest wielkim, wspaniałym Bogiem. Nie widziałem na swoje oczy, ale przynieśli 10 par okularów, największe, jakie mogą być, i Słowo Boże z takimi wielkimi literami, gdzie mogłem czytać i mówić o Jezusie Chrystusie. Moi kochani, ja nic nie miałem. Wychodząc przez 5 lat z tego odwyku, nie mając już domu, nie mając nic. Ale powiem wam, nie byłem sam. Bo już nie wychodziłem sam, ale wyjechałem i wyszłem z Jezusem Chrystusem. Moi kochani, możesz dzisiaj nic nie mieć, ale wychodząc stąd, możesz wychodząc już nie sam, ale z Jezusem Chrystusem. Pamiętam, kiedy wychodziłem z odwyku, nie miałem nic. Ktoś tam w tym odwyku dał mi spodenki czy koszulkę, gdy wychodziłem stamtąd i jechałem do Bielska. Pierwsze przyjechałem do Żor. Tam zostawiłem moją reklamówkę z Boże i pojechałem do Bielska do mojej mamy. Moja mama czekała na mnie na antenie, na ganku. I patrzyła na mnie. Moi kochani, od 11 lat kochałem moją mamę. Ale mamę kochałem. Nie w ten sposób przedtem. Przedtem kochałem, ale mamę tylko to, co ona miała. Kiedy większość rzeczy ją okradałem z portfela i to w mnie tyle miesięcy nie było.
Ale gdyśmy się spotkali, ja pokochałem mamę Jezusa Chrystusa, że już nigdy krzywdy nie będę kochał, bo kocha Jezusa Chrystusa. Miłość prawdziwa dla Boga, dla mojej mamy, dla Jezusa Chrystusa. Bóg jest wielkim, wspaniałym Panem Bogiem. Bóg zaczynał zmieniać moje życie. Bóg mnie uczył na nowo, jak żyć, jak postępować, aby się Jemu pozywało, podobało moje życie. Nie mając nic, ale już nie byłem sam, żyjąc z Jezusem Chrystusem. Wielu ludzi musiałem iść przeprosić, przeprosić policję, poprosić innych ludzi, którym tyle krzywdy w życiu narobiłem. Bóg jest dobrym, wspaniałym Bogiem. Kiedy my przyjdziemy do Niego, Bóg nam daje to, czego byśmy sobie nawet się nie spodziewali. Od tego czasu zacząłem iść i mówić ludziom, jakim wielkim, cudownym jest Panem, nasz Pan Jezus Chrystus. Zacząłem się zajmować ludźmi, takimi jak ja. Jedną z tych niewiast, którym woziłem na odwyki, chodziłem mówić do ludzi takich jak ja. Pamiętam, któregoś razu woziłem i wiozłem na odwyk jedną osobę na odwyk. Którąś z tych kobiet. Wiecie, co Bóg jest wielkim Bogiem. Bóg sprawił, że po jakimś czasie ta kobieta, moja żona, która przed chwileczką mówiła, ją wiozłem na odwyk. Nie myśląc o moim życiu, nie myśląc o swoim życiu, bo cóż ja mogłem jej dać, kiedy ja nic nie miałem. Ale Bóg jest Bogiem wielkim. Bóg sprawił, że na którymś ze spotkań byłem z moją żoną, która jeszcze nie była moją żoną, na ewangelizacji. I wracając, może to śmieszne, mając prawie 40 lat, wyznawałem miłość dla Jezusa Chrystusa. Miłość połączoną z moją żoną. Cóż ja jej mogłem dać? Człowiek, który nic nie ma. Ale wiecie co? Bóg ma do nas takie wielkie, wspaniałe rzeczy, kiedy my zaufamy Jezusowi Chrystusowi. Moja żona, którą później stała się moją żoną, nie mogła mieć przez 14 lat dzieci. Ale kiedy ona oddała życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg otworzył jej łono. Bóg sprawił, że mieliśmy pierwsze jedno dziecko. Gdy poszedłem do szpitala, nie wiedziałem, jak mojej żonie, jak Bogu dziękować. Wyszłem i cóż Ty, Boże, uczyniłeś? Czy ja zasłużyłem sobie na to, że mogę jeszcze mieć dom, mogę mieć żonę i dziecko? Bóg jest Bogiem. Może dzisiaj myślisz, że Bóg już nic do Ciebie nie ma, ale Bóg ma wspaniałe rzeczy, jeżeli oddasz Mu swoje życie. Kiedy Bóg pokieruje Twoim życiem, Bóg sprawił, że wyszłem i dziękowałem Bogu zamiast mojej żonie. Boże, czym ja zasłużyłem, że Ty dałeś mi jeszcze syna? Ja dziękuję Bogu za tego syna. Syn, który jest osobą duchową, który prowadzi uwielbienie. I kiedy się spotykamy, może mówić o Jezusie Chrystusie.
Bóg jest wielkim Bogiem. Bóg dał dwoje jeszcze dzieci. To, co być może było niemożliwe. Może dzisiaj myślisz, że ja dla mnie już nic nie ma. Bóg ma wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy dla ciebie i dla mnie. Ale dla mnie celem jest Jezus Chrystus. Ja Bogu dziękuję, wam powiem, za wszystko, co Bóg czyni. Bóg sprawił, że mieliśmy mi dwoje mieszkań, miałem ja i moja żona. Kiedyś było, że trzeba było z jednego zrezygnować. Bóg jest Bogiem wielkim. Bóg sprawił, że mogliśmy mieć 5M5 mieszkanie, gdzie mogli ludzie inni w naszym domu mieszkać, kiedy nie mieli na zimę, na prąd, na węgiel. Zabieraliśmy ich do nas, do domu, aby mogli mieszkać w naszym domu, a mogli służyć Jezusowi Chrystusowi. To, co u człowieka jest niemożliwe, u Boga jest wszystko możliwe. Jestem Bogu taki wdzięczny, że Bóg sprawił, że możemy pomagać ludziom. Nie raz na jakiś czas, ale codziennie. Dotykając ludzi, docierając w rozmaite miejsca i mówić o Jezusie Chrystusie. Bóg sprawił, że mogę mieć, jak kiedyś chodziliśmy z Lucynką i po klatce zbieraliśmy suchy chleb, bo nie mieliśmy co jeść, a nie chcieliśmy już inaczej żyć. Bóg sprawił, że możemy mieć dziennie pełny chleb, chleba, bułek i coś słodkiego. I czasami czymś innym. Bóg nas obdarza, abyśmy mogli innym dzielić. Może ci się wydaje, że do niczego się nie nadajesz. Wiecie co? Bóg jest Bogiem wielkim. Bóg sprawił, że pamiętam, któregoś dnia zboże wzywali mnie do kancelarii i pastor mówi, że oni się modlili, abym ja z nimi zasiadnął. Ja się tak bardzo bałem, że zabiorą mi tą służbę, żyjąc dla ludzi, odwiedzając ludzi, jeżdżąc do zakładu karnego, jeżdżąc na odwyk i mówić, jak wielkim jest Bogiem. 9 lat jeździłem co sobotę do zakładu odwykowego. Ja nigdy nie zapominam tego, co Bóg dla mnie zrobił. Jest wiele ludzi, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa. A kto im powie, jeżeli nie ty i ja? Powiem wam, Bóg jest wielkim Bogiem. Drugi raz mnie wołali. I znowu nie wiedziałem. Jest tu Mirek, powołali mnie na prezbiterem w kościoła. Ja, który byłem niczym. Bóg cię chce czymś obdarować. Bóg dla ciebie ma wielkie, wspaniałe rzeczy. Tylko ty się musisz mu poddać. Wiecie co? Bóg jest wielkim Bogiem. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, nie musisz grać w totolotka. Ale zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Bóg wie, co dla ciebie i dla mnie jest potrzebne. Gdy nam się już auto powoli rozciało, można powiedzieć, już nie wiedziałem, co dalej będzie. Niedawno, 3-4 miesiące temu, dostaliśmy kolekta. I w kolekcie był koperta. I dają nam to na nabożeństwie.
Powiem wam, Bóg jest wielkim Bogiem. Gdy przyszliśmy do domu, tak na kopercie pisze dla Kazika i Lucyki na samochód. Jesteśmy tym samochodem. Bóg wie, co ciebie i mnie trzeba. Czasami uciekamy, szukamy gdzieś. Bóg wie, co jest dla ciebie najważniejsze i dla mnie, aby służyć, aby żyć dla Niego. Mój kręgosłup to już jest 17 lat. Bóg sprawdził, Bóg dotknął się tych rąk, tych ludzi, że ja mogę chodzić, że ja mogę jeździć, że ja mogę wozić i dźwigać to dla Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy już nie było dla mnie nadziei, kiedy całą czaszkę rozcinali na pół 4 lata temu, był tętniak na mózgu. Bardzo wiele ludzi, pastorów przyjeżdżało się nade mną modlić, kiedy 3 tygodnie byłem pod kruplówkami. Modliłem się, czy jeszcze jest coś w moim życiu, bo ja chcę spędzić życie z Tobą tam w niebie. Ale Boże, jeżeli Ty masz coś jeszcze na tej ziemi, to ja chcę służyć Tobie. Bóg jest Bogiem wielkim. Bóg nie chciał się tak ze mną tu na tej ziemi podzielić. 4 lata. Pół roku, kiedy nie widziałem na oczy, kiedy moja żona z synem jeździła i rozwoziła ten chleb ludziom potrzebującym. Bóg sprawił, że otworzył moje oczy, abym służył Mu. Bóg ma dla ciebie i dla ciebie cel, sens dla twojego życia, abyś służył Jemu. Bóg ma wiele rzeczy dla ciebie i dla mnie. Oddaj Mu swoje życie. Powierz Mu w Jego ręce. Całe życie kierowałem swoim życiem. Do czego doszłem? Na czym skończyło się moje życie? Ale kiedy zaufałem Jezusowi Chrystusowi, Bóg zmienił moje życie. I dziękuję Mu za to wszystko. Dziękuję za was. Nie jesteście dzisiaj przypadkiem. Bóg ma dla każdego cel. Tylko Ty otwórz Mu swoje serce. Otwórz swojemu życie. Niech On kieruje Twoim życiem. Abyśmy razem wspólnie mogli spędzić życie wieczne u Jego stóp, u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.